Cześć, witajcie drodzy widzowie. Zapraszam Was do przejrzenia książeczki z serii LEGO Nexo Knights wraz z dołączoną figurką Lensa. Oczywiście wita nas twarda okładka. W środku mamy takie opakowanie plastikowe, w której znajdują się części naszego bohatera. Na następnej stronie możemy zobaczyć sposób budowy. Kolejna lansa w kilka fajnych elementów. Ten kask mi się najbardziej podoba, ten hełm z tą przyłbicą. Naprawdę świetny element, już gdzieś tam w recenzji się pojawił. Mamy także aparat, no bo oczywiście on sobie robi zdjęcia co chwileczkę i gdzieś tam wrzuca taki z niego narcyz. Zobaczmy, co mamy dalej. Oczywiście jakość wykonania jak zwykle bardzo dobra, jeśli chodzi o książeczki Amet. Mamy oczywiście bardzo dużo gier i zabaw. Komiks także się pojawia, jak możecie zobaczyć. Sporo różnych zgadywanek, odnajdywania różnic między postaciami. Pomidorowy problem, czyli opowiadanie, to jest właśnie to, co wyróżnia książeczki Amet od na przykład magazynów LEGO, że mamy coś większego do poczytania wraz z ciekawymi ilustracjami, więc no, dłużej spędzimy czasu przy takim tego typu wydaniu. O wiele więcej się tutaj dzieje, jak możecie zobaczyć. Kolejny krótki komiks. Żywe posągi. Oczywiście jakaś tam prezentacja też pojazdów z tegorocznej fali zestawów LEGO Nexo Knights, ale tutaj chodzi oczywiście o znajdowanie różnic. Twój własny potwór, można coś narysować. I dochodzimy do ostatniej strony, na której mamy odpowiedzi. I no, ubolewam troszkę, że nie ma jakiegoś obrazka większego z jakąś postacią z serii Nexo w formie plakatu. To już byłoby naprawdę fajne, jeśli chodzi o to wydanie. Jest ono dość grube. Dostajemy je za 14,99 plus mini figurkę, więc cena wydaje się dość adekwatna do liczby elementów, figurki i samego wydania. I teraz przejdziemy właśnie do tego, co interesuje nas chyba najbardziej. Jeśli chodzi o to, co dostajemy w zestawie, no to jest to oczywiście mini figurka z lansą. Zaraz sobie zobaczymy ją dokładniej. Aparat jest bardzo prostą budowlą, którą nasz bohater może robić sobie zdjęcia. Tak on wygląda. Absolutnie prosta konstrukcja, możliwa do postawienia gdzieś obok, żeby sam mógł sobie zrobić zdjęcie, na przykład nasz bohater. Tak on się prezentuje w takiej formie. Jeśli chodzi o zbroję, jest ona podobna do tego z magazynu LEGO Nexo Knights. Jest ona w zasadzie taka sama, jeśli o to chodzi. Kaski się troszkę różnią, jak widzicie. Ta przyłbica jest znacznie większa u naszego bohatera z książeczki. Tutaj jest troszkę mniejsza, ale również stylowo to wszystko pasuje do siebie. Tutaj na kasku mamy taki niebieski element. Tutaj za ten element robi właśnie ta część przyłbicy. Bardzo mi się to podoba. Jest to jakaś odmiana, ale jednak stylowo wszystko tutaj gra. Jeśli mogę tak powiedzieć. Zobaczmy naszego bohatera bardziej z bliska. Jest on naprawdę fajnie tutaj wykonany. Oczywiście ma dwa wyrazy twarzy, co mnie bardzo cieszy. To jest zawsze na plus. Im więcej tego, tym mamy większe możliwości tutaj zabawy z tego typu minifigurkami. Jak widzicie, zbroja jest naprawdę potężna. Lansa troszkę mniejsza w porównaniu do tych, które dostawaliśmy z innymi magazynami LEGO. Tutaj Wam porównam. Na przykład ta jest troszkę większa, tutaj ona jest za nim w tym momencie, więc wydaje się troszkę mniejsza, ale musicie mi zaufać. Tutaj tą porównam już tutaj z przodu, ta jest już na pewno większa, ale zawsze jest to jakaś tam fajna broń, ciekawie wykonana, troszkę delikatna, jeśli tutaj mocniej będziemy się tym bawić. Oczywiście on trzyma tę lansę tutaj, ale troszkę byłoby mu ciężko, bo to jest dość spory ciężar. Tak więc umieściłem jego rączkę tutaj. Zobaczmy, jak wygląda jego zbroja. To znaczy zbroję już widzieliśmy. Zbroja tutaj pod spodem, pod tą właśnie zewnętrzną częścią. Jakie ma nadruki? Jak zwykle bardzo ładne. Tutaj nie ma się do czego przyczepić. Te kolory są żywe, bogate. Tak więc tutaj wszystko ze sobą pasuje, wszystko gra. Ja jestem pod wrażeniem figurki i cieszę się, że uzupełnia ona kolekcję. Tak więc mogę Wam z całą świadomością polecić tę książeczkę, ponieważ figurka jest naprawdę dobra. Dwa wyrazy twarzy, świetne nadruki na całym torsiku, na nóżkach.
Także akcesoria dołączone są całkiem dobre, czyli trochę tych klocków tam dostajemy. No, ja jestem zadowolony, że kolejny lens uzupełnia kolekcję minifigurek z serii Nexo. Dzięki Wam za obejrzenie recenzji, pozdrawiam i do następnego. Cześć!